Dobrze, na pewno na górze jest dziennie kolegów na kolegami, mamy do roku, to i będzie to szanowne. A pamiętajcie również, że z tym biletem macie... Hej, Bartolini! 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 Tam pójdziemy. Tam... Zaraz pójdziemy, tak, no. Tak. Tak. Cześć. Chodź, chodź, tam jestem. Cześć. 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 No, naprawdę. Słuchajcie, naprawdę bardzo niepowtarzalna okazja zazwyczaj. Jeżeli czegoś chcecie, musicie udać się... To jest Bartolini z Wiatkini, jakby coś. Nawet do komputera otworzyć tam laptopa, połączyć się z Polską, no i sprawdzić Polskę, albo nie wiem, kupić coś na Allegro, tak? Dzisiaj to góra przychodzi do was i my przyjemy bilety na Anki Fiestę. Najlepszą sudecką imprezę, jak będziecie miały okazję zwiedzić jutro. Bo będzie tam Bartolini. Też, między innymi będę ja, ale również wszyscy te osoby, które organizują w tym roku Anki Fiestę. Zapraszamy was nie tylko na imprezę, na którą chcemy wam sprzedać bilety, czyli na tak zwany after, ale przede wszystkim na część oficjalną. Chcemy, żebyście przyszli, zobaczyli pracę waszych starszych kolegów, jak rysowali na plenerze, który będziecie mieć same w lipcu, i żebyście zobaczyli, jak oni ładnie rysowali, i żebyście sobie pomyśleli, że my potrafimy lepiej narysujemy. Będziecie mogły zagłosować na najlepszą pracę, będą wręczane nagrody. Będzie oczywiście po wszystkim catering, ale zanim co, będzie super przedstawienie, naprawdę ekstra klasa, no z górnej półki. Normalnie bilety po 150, ale dzisiaj tylko i wyłącznie za darmo do tego bileciku. Oraz oczywiście będzie super pokaz pary tanecznej. Jeżeli któryś z was kręci coś a la szubidubi... Bartolini opowiedz o futuryście. Tak, i futuryście, imprezę zacznie się. Wiadomo, że na początku każdy jest śmiały zrobić pierwszy krok, się zakręcić. Trudno jest, ale pomoże nam ten super zespół, który po prostu mega nakręca imprezę. Ja jak słyszałem jego nazwę, mówię, nie, to nie może być możliwe. Puścili mi chłopaki na MySpace i Face i innej naszej klasie. I w ogóle jak to usłyszałem, mówię, o kurczę, aż mi nóżka sama chodzi, po prostu. Jak siadłem do samochodu, to ciągle sprzęt czytałem. Tak więc naprawdę, to nic nie polecie. A jeżeli was jeszcze nie przekonało, to może to, że z tym bilecikiem godzina w repetycji mówię za darmo. Bartolini z Wiatkini, wielkie brawa! I czegokolwiek chcecie, tak więc. I jestem najlepszy. Słuchajcie, jak chcecie trochę o tej imprezie poczytać i zaznajomić się i zobaczyć, jak wyglądały w poprzednich edycjach, to zapiszcie się do znajomych do nas na Archifiestę na Facebooku. Można tam zobaczyć film z tamtego roku, jak ktoś nie dostał płytki. Chcemy powiedzieć, że dla pierwszych iluś tam osób, nie zdradzamy ilu, te płytki jutro też będą rozdawane, dzisiaj są przedpremierowo. W tamtym tygodniu w poniedziałek byliśmy w kawie czy herbacie, więc też możecie zobaczyć, jak żeśmy się tam prezentowali. No, także będzie myśleć śmiesznie. Zwłaszcza z naszym naganiaczem Bartolini. Czy to się dla ciebie, bo mi się zdawało, wiesz? A po prostu już... bardzo proszę. Bardzo mi miło. I oczywiście, jeżeli ktoś naprawdę miałby problem z tą geometrią, mechaniką, nie krępujcie się, bo wtedy tego bileciku naprawdę warto skorzystać. Jest tak naprawdę świetny, tutaj zapiszę swój numer. A jak się zapiszecie na tym Facebooku, to będziecie dostawali cały czas aktualności, nie? Co się dzieje. Wiem, że jutro jest impreza, ale po imprezie my będziemy tam na pewno umieszczali zdjęcia, filmy. Słucham? Generalnie każda archifiesta ma swoją tematykę. W tym roku jest antyk. No i rzeczywiście studenci się przebierają, dzięki temu jest bardzo fajnie, kolorowo. No w tym roku zapewne będzie jedna konkretna tonacja. Jeżeli ktoś z was dostał właśnie płytkę, to zeszłoroczna impreza była pod hasłem Filmy Grozy i tam możecie sobie zobaczyć, jak się tak było w tej konwencji. Dwa lata wcześniej jeszcze mieliśmy pod hasłem Kiczu, tak więc było naprawdę bardzo przyjemne. Bardzo Słuchajcie, w tamtym roku nam się poprzebierali za, nie wiem dlaczego, ale za sygnalizatory świetne, taka parka na przykład, za rodzinę Adamsów, za księdza, za konicę, za różne takie tego typu rzeczy. Ja zrobiłem konkurs w Futuryście, wyszło mi tam 15 osób, ludzie zdobywali nagrody, także no przewidujemy też różne jakieś takie atrakcje dla ludzi przebranych.
Także widzimy się jutro. I tak jak Bartolini powiedział, o godzinie 18 w sali widowiskowej też warto być. No. Tak, tak, warto być, warto być. Przede wszystkim jest to. Ale nie o to chodziło, Bartolini. Dzięki temu ołówkowi będziecie mogli magicznemu ołówkowi zagłosować na najlepszą pracę. A pamiętajcie, to jest dla nas bardzo ważne. Dlaczego to jest dla nas bardzo ważne, a dlaczego w szczególności dla was jest bardzo ważne? Ponieważ liczymy na to, że przychodząc na tą imprezę, nakręcicie się i za rok parę osób się zdecyduje pomagać właśnie w organizowaniu, bo to będzie wystawa o waszym plenerze już. To będzie wystawa waszych prac. To wy będziecie zapraszać swoich starszych i młodszych kolegów oraz wy będziecie zapraszać całe grono pedagogiczne. To wy będziecie wszystko organizować, wymyślać hasło imprezy, zespoły oraz wszelkie atrakcje, jakie się tam tylko znajdą, jakie będą nagrody dla waszych kolegów i w ogóle wszystko to wy będziecie decydować. Tak więc warto przyjść, żeby zobaczyć, jak to wygląda i pomyśleć sobie, czy wam się podobało, a na pewno wam się zabawę spodoba i pomyśleć, co można zrobić jeszcze lepiej, bo na pewno jesteście młodzi, kreatywni i macie głowę pełne pomysłów, tak więc po prostu przychodźcie, dostaniecie magiczny ołówek, każdy będzie dostanie piątkę na koniec projektowania, chyba że się będzie ubiło. Ja myślę, że nakręciłeś, wiesz? Dzięki. No, pozwólcie, że udamy się do waszych kolegów i koleżanek z klasy obok. Wielkie brawa, Bartolini! Patrz, koledzy ci tu klaszczą. Do zobaczyska.